W drugim mecie, tutaj jeszcze turniej, wybaczę z drugiej. Jak rozumiem to spotkanie? Ja myślę, że spotkanie podało się w Polsce. Zgraliśmy po co, powiedział, co mieliśmy założone. Także myślę, że rezultat jest jak najbardziej akceptowany. I myślimy, że od pewnego momentu chyba ten dzisiejszy mecz był taki pasowny głowy, że było więcej, bujek niż takich akcji krępowych. Nie chyba, która ta bramka rozwija, czy ja uspokoiła sytuację. No tak, mówiąc szczerze, że były takie sytuacje, gdzie było to nerwowo, ale myślę, że to jest normalne, jak mecz był graliśmy jak w zasadzie te emocje były tutaj. O ile ten mecz wczorajszy, wygrana w tym meczu była mecz obowiązkiem, znaczy ta pozycja drużyny skoszyć, no to dzisiaj był mecz poważny, 3 punkty, no bo drużyna z Rumunii jest podobnie jak zwykle w tej ligowej czołówce. No tak, myślę, że my podchodzimy do każdego meczu, żeby go wygrać, więc wiedzieliśmy, po co wchodzimy na lód i tak naprawdę nie mieliśmy głowa tego, żeby przegrać jakkolwiek ten mecz, więc sumiennie realizowaliśmy swój plan i myślę, że dobre skutki tego były, jesteśmy zadowoleni, jak na bardzo dobrze rozpoczęliście ten turniej, ale chyba taki prawdziwy, super ważny ten będzie jutro, gdy zagracie jeszcze właśnie nie jest ten dzisiejszy. No tak, zobaczymy, wiadomo, przygotowujemy się na ten mecz, a nie na każdy inny. I zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Tak jak mówię, najważniejsze jest teraz się zregenerować dobrze do tego meczu jutrzejszego, żeby być w pełni sił i wyjść jutro i zrobić to, co mamy zrobić. Zdobyć 3 punkty. W poprzednim sezonie bardzo dobrze gdzieś tam zadebiutowaliście w Felice. W tym sezonie stawiacie sobie pewnie jeszcze wyższe cele. Tak, ja myślę, że każdy stawia za cel, żeby zdobyć to mistrzostwo i nie widzimy innego rozwiązania tej sytuacji, także myślę, że wszyscy walczymy do tego, żeby tak to się skończyło i miejmy. Zatem jeszcze czym dla Ciebie jest gra w tej lidze? Czy to jest właśnie taka liga akademicka pełna gwarów, czyli taka nauka tego rzemiosła? Może szansa na ukazanie się trenerom z pierwszej drużyny w tej właśnie liczbie? Ja myślę, że na pewno pokazanie się trenerom, jakimś tam działaczom, jakimś tam bardzo przede wszystkim. No a też chęć do gry, no nie? Granie w hokeja, żeby grać jak najwięcej meczy, żeby być w tym rytmie i im więcej meczy, tym lepiej. Poziom ligi jest w tym roku jeszcze wyższy? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jest dużo więcej zawodników na lepszym poziomie niż w tamtym roku, więc myślę, że poziom jest dużo wyższy.